Obyś żył w ciekawych czasach, mówi chińskie przysłowie. Rzeczywiście, stety, a może niestety jednak, żyjemy w ciekawych czasach, które pewno lokalnie rozpoczęły się w 2019 roku tragiczną śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza, ale w sensie globalnym to oczywiście jest kwestia pandemii, kwestia migracji ludów, kwestia niestabilności politycznej świata. Miejmy nadzieję, że te trudne czasy dla nas wszystkich miną, ale chcemy, żeby gdańszczanki i gdańszczanie, nasi potomkowie, potomkowie naszych dzieci, wnuków w 2122 roku otworzyli kapsułę czasu, w której zgromadziliśmy dzisiaj pamiątki z tych trzech ostatnich lat. Przede wszystkim właśnie pamiątki związane ze śmiercią pana prezydenta, ale jest również maseczka symbolizująca pandemię. Są różne artefakty, wyroby codzienne. Jest bursztyn, który oczywiście jest symbolem Gdańska. Są pamiątki związane z Solidarnością, jako że jesteśmy w mieście Solidarności. Te wszystkie elementy znalazły się, zostały zamknięte przed chwilą, zakluczone i zostaną zarówno 100 lat otwarte przez naszych właśnie potomków.